Cześć, ja jestem Aguś i witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Spor. Jak widzicie, mam tutaj gryzaka, który jest gotowy do wyjścia na ląd. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam was serdecznie zaprosić do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Oczywiście pamiętajcie o tym, że odcinek możecie oceniać. Jeszcze się z tym wstrzymajcie, ale zróbcie to na pewno. Chciałabym wiedzieć, czy wam się podoba ta seria, czy podobają wam się odcinki, to jak prowadzę tę grę. I oczywiście przypominam o tym, że założyłam grupę. Grupa nazywa się Lagi Agi. Zapraszam bardzo serdecznie, jeśli chcecie do niej dołączyć, macie taką możliwość. Link oczywiście jest w opisie do tej grupy. Cóż, myślę, że koniec ogłoszeń, możemy wyjść na ląd. Tak wygląda historia naszej komórki. No i jest dość burzliwa, ale wszystko wskazuje na to, że na końcu jesteśmy wszystkożercą. Jak widzicie, praktycznie idealnie po środku wylądowaliśmy. I tym samym idziemy dalej. Jesteśmy w fazie edycji naszego stwora. Nasz stworek unosi się w wodzie. Myślę, że możemy mu dorzucić nóżki. Tylko jakie nóżki ci dorzucić? O, a może jedną nóżkę mu dorzucimy? Nie, chyba nie będzie mu się wygodnie chodziło z jedną nóżką. To jest taki moment, kiedy można dać się ponieść fantazji. Może zrobimy mu tutaj tak przy głowie nogi. Będzie miał taki odwłok, który będzie za nim skakał. Powiększymy mu trochę tutaj, powiedzmy, głowę. Przeniesiemy troszeczkę oczy. Tą głowę to moglibyśmy w ogóle troszeczkę przekrzywić. O, wykrzywimy mu kręgosłup. Nie będziemy go powiększać. Jakieś dodatkowe elementy. To są elementy, które przydawały nam się bardzo mocno w wodzie. Tutaj już nie będą aż takie potrzebne. Chociaż myślę, że warto, żebyśmy mieli i ugryzienie, i splunięcie. No i te dodatkowe rzeczy. Śpiew i urok. Także zostawimy sobie je wszystkie. Czy powiększymy coś? Może oczy? Tak. Zrobimy mu takie, no, bez przesady, takie ślimakowe oczy ma. Zobaczmy jeszcze, jak możemy pomalować naszego gryzaka. Okej, tak wygląda całkiem ciekawie. Myślę, że przejdziemy do tych detali. Czy dołożymy mu jakieś detale? Myślę, że zostawimy tak, jak jest w tym momencie. Gryzaku, jesteś gotowy, żeby wyjść na ląd. Nie zmieniamy mu imienia, na razie zostawimy go jako gryzaka, chociaż tak naprawdę nie ma za bardzo czym gryźć w tym momencie. W ten oto sposób zaczyna się nowy etap w naszym życiu. W życiu naszego małego gryzaka. Gryzak, zbieraj ekipę i idziemy podbijać świat. Teraz ląd stoi dla nas otworem. Zobaczymy, jak sobie gryzak w tym nowym środowisku poradzi. No bo może część z was pamięta, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, w wodzie było dość ciężko i bardzo musieliśmy polegać na ewolucji, na tym, żeby się zmieniać, a żeby można było spełnić to, co zaplanowaliśmy. Okej, my jesteśmy wszystkożercami, możemy jeść oczywiście zarówno owoce, jak i mięsko. Tutaj mamy pierwszy element, dzięki któremu możemy rozwijać później naszą postać. Okej, rozumiem, że tu jest zew gotowy. Najpierw spróbujmy spełnić to, co nam samouczek każe zrobić, czyli jakby kierowanie naszym ekranem. Patrzcie, możemy w ogóle... Nie, jeszcze nie mamy ręki, więc nie możemy wziąć patyka, ale ten patyk moglibyśmy podnieść i wyrzucić. Okej, zjedliśmy. Teraz idziemy spotkać się z jakimś innym gatunkiem. Jak widzicie, tutaj w lewym górnym rogu mamy zadania do zrobienia. Pierwsze zadanie to znajdować nowe elementy, tak żeby odblokować sobie rozwój, żeby móc ulepszyć swoją postać. Kolejna rzecz to są oczywiście inne gatunki. Zaczniemy od... Może od pozytywnej reakcji, nie wiem, zaczepmy go. Wygląda nieco podobnie do nas. Tylko on ma jedno oczko. Okej, jest to nowy gatunek. Ten samouczek, chyba go jednak wyłączę, tak mi się coś wydaje. No dobra, no to zaczepiamy go. No to śpiewamy. Ma na podobnym poziomie śpiew, więc myślę, że spokojnie sobie poradzimy z tym. Okej, no i już odblokowaliśmy kolejny element.
Idziemy do kolejnej, oczywiście, do kolejnej istotki tego gatunku. To jest w ogóle rzepochód. Tak się nazywa ten gatunek. Okej, już są dla nas przyjaźni, ale to jeszcze nie są nasi przyjaciele. To jeszcze nie jest to, co chcieliśmy osiągnąć. Jeszcze brakuje nam jednego. Okej. Mamy pierwszego przyjaciela, przyjazny gatunek. Gdybyśmy w poprzedniej fazie byli agresywnymi komórkami, to teraz nie moglibyśmy śpiewać. A jeśli bylibyśmy pozytywnymi komórkami, to nie moglibyśmy atakować. A zaraz wam pokażę właśnie atak, który wykonamy na jakimś gatunku. Czekaj, gdzie się zablokowałeś w roślince? Teraz już zmienimy kamerę. O, tutaj jakiś element jest. No, zbieraj. Okej, mamy kolejne oko. Tych oczu to będziemy mieć dużo do wyboru. Tutaj jest kolejny gatunek. Ten gatunek chyba nie ma nóg za bardzo. Zobaczcie, już ucieka, bo jest niepewny. Ale my zaatakujemy, przykro mi, ale my zaatakujemy ten gatunek. I widzicie, mamy skróty klawiszowe tutaj pokazane. Od 1 do 4 możemy wykonywać kolejne czynności. I tutaj zjemy sobie, żeby odnowić sobie HP. No ja czasami klikam, czasami nie klikam, ale też warto patrzeć na te elementy, żeby widzieć, kiedy możemy użyć jakiego ataku. Kiedy jest za wcześnie, na przykład na użycie plunięcia, bo plunięcie na przykład w tym momencie jest zablokowane. Albo jesteśmy za blisko i zwyczajnie nie możemy splunąć na naszego wroga. Jak widzicie, te poszczególne ataki się ładują. Okej, ponownie zjemy, żeby odnowić sobie HP. I brakuje nam jeszcze jednego, tylko jeszcze jednego stworka, żeby zjeść go, zabić, żeby po prostu gatunek wymarł, a my żebyśmy dostali nagrodę w postaci punktów DNA. Bo widzicie, tutaj za każde zadanie dostajemy te punkty, a one nam posłużą później do tego, żeby ulepszyć naszą postać. Czekajcie, bo nie widzę. Okej, wrócił. Też warto było się wycofać, żeby jakby z powrotem wrócili do swojego miejsca. Co tu się wydarzyło? Czyżby nasz maleńki móżdżek urósł? Dokładnie tak, tak wygląda. Jakby zwiększa się świadomość naszego stworka. Już jest nieco mądrzejszy, ma większą wiedzę na temat świata. Możemy mieć oczywiście teraz jedną osobę w stadzie. My oczywiście wrócimy teraz do domu, żeby sobie to stado powiększyć. To bardzo nam pomoże. Mam świadomość, że są kody, które pomagają nam zdobyć więcej punktów DNA, ale ja nie będę ich używała. Ja jestem ogólnie przeciwna takiemu graniu z kodami, bo myślę, że po prostu nie warto. Zobaczcie, tutaj jest chyba jajo mojego gatunku. Nie wiem, dlaczego ono tak leży sobie poza gniazdem. Okej, zanim weźmiemy kogoś do stada, spróbujmy po raz pierwszy zmienić na lądzie naszą postać. Tak, teraz wygląda taniec gotowy troszeczkę inaczej. Wszystkiemu przygląda się młode. Okej, mamy zniesione jajeczko. Tutaj mamy podgląd, jak nasza postać zachowuje się w danej sytuacji. Na przykład omdlenie. Tak wygląda omdlenie w przypadku naszego gryzaka, który jest tak oszołomiony miłością. Smutek? To smutek nie wiem, kiedy występuje. Ale jak widzicie, mamy tutaj kilka takich cech, które możemy zaobserwować. Dobra, gryzak, pora cię troszeczkę zmienić. Tutaj te elementy nic nie dają, jakby poza tym, że możesz widzieć. Nie będę zmieniała tych oczu, szczerze powiedziawszy, wiecie? Ale na pewno chciałabym zmienić mu paszczę, bo to jest jednak mało komfortowe. To oddawaj tę słomkę. Mało komfortowa jest ta paszcza. Poza tym możemy wybrać już coś, co będzie nieco lepsze. Wyszczerzyna, jak to w ogóle brzmi. Ale ma śpiew na drugim poziomie, a to się pewnie przyda. Takie usteczka mu zrobimy, może troszeczkę mniejsze. Teraz wygląda trochę jak jakiś krab, tak mi się kojarzy, nie wiem, czy wam również. Możecie napisać w komentarzach, czy w tym momencie gryzak wygląda jak krab? Na pewno chciałbym mu zrobić jakieś łapki, rączki by mu się przydały. Tylko właśnie to jest to, że musimy
mieć punkty na to. Mamy 50 punktów. Nie wiem, czy starczy nam jeszcze, żeby na dłonie, żeby dłonie mu przyczepić. Zrobimy troszeczkę dziwnego tego stwora. No w końcu jest... to jest... My jesteśmy twórcami. To my decydujemy, jak nasz stworek wygląda. I po prostu myślę, że warto się zabawić czasem troszeczkę ewolucją, skoro możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. O, mamy takiego kraba. Dłonie. Dłonie by nam się przydały. Myślę, że teraz wybierzemy dłonie, które jakby pozwolą nam lepiej walczyć, więc weźmiemy takie, które dadzą nam cios. Wygląda jakby stał na rękach, ale tak naprawdę to są jego nogi. Jestem zadowolona z tego. Taniec. Tańca nie mamy, więc taniec by nam się przydał. Okej. Te przystawki, one nie są ładne, ale no dają i szarże i taniec, także dodatkowe elementy nam odblokowują. To się przyda. Przydałoby się jeszcze coś, co da nam nie urok, tylko poza. To miało być poza. Wyleciało mi zupełnie z głowy, co to miało być. 45 punktów. W sumie to moglibyśmy dać sobie plujkę, która daje nam zdrowie. Zaraz ją sobie przerzucimy. To jest ten element, który daje splunięcie. Damy sobie plujkę w tym miejscu? Nie, może gdzieś indziej. O, takie powiedzmy policzki plujące będzie miał nasz gryzak. Czy nam się przyda elektryczność? Tak, tak. Jak widzicie, tutaj uciekł nam urok, więc musimy coś sobie wymyślić z urokiem. O, myślę, że to sprzedamy, a przyłączymy sobie takie wąsiki. Zrobimy sobie z nich takie niby włosy. Większość punktów DNA już wydaliśmy. Tak wygląda gryzak. Może pokażę wam już w takim trybie malowania, jak on będzie wyglądał. Tak wygląda nasz gryzak po drobnych, kosmetycznych zmianach. Mam nadzieję, że będzie zadowolony z tego swojego wyglądu. I zobaczmy, jak gryzak zachowa się w nowym wcieleniu. Teraz prawdopodobnie nastąpi nauka młodego, jak robić różne rzeczy. Używamy uroku. Urok mamy pod trójeczką. Proszę bardzo, jaki uroczy gryzaczek. O, teraz będziemy wykonywać splunięcie. To splunięcie tak trochę omija wroga, mam wrażenie. Cios. Tak, jak widzicie, zgodnie powtarzamy to, co nam mówi. Tutaj mamy kolejne, czyli szarża. Bardzo dużo rzeczy nauczył się nasz gryzak podczas tego etapu ewolucji. Jedyne, czego nam brakuje tak naprawdę, to jest poza. Będziemy musieli mieć to na uwadze, że musimy znaleźć element, który również pozwoli nam odblokować poza. Mamy naszego gryzaka. Chciałabym znaleźć gryzaka alfę najlepiej, bo jak wiecie, alfa ma troszeczkę, może nie wiecie, ale alfa ma najwięcej HP. Jakby największy jest... No nie widzę alfy wśród mojego stada, więc nie dołączę sobie alfy. Dołączymy do stada naszego zwykłego gryzaka. Żeby przekonać alfę do tego, żeby była w naszym stadzie, potrzebowalibyśmy więcej wykonać akcji. Teraz jedna wystarczyła. Mamy nasze stado, jak się bardzo cieszą nasze gryzaki. I cóż, i lecimy dalej. Ale wiecie co? My pójdziemy dalej w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o tym, że możecie go oceniać. Subskrybujcie mój kanał, jeśli podoba wam się to, co robię, jeśli nie chcecie ominąć tego, co tworzę. I oczywiście przypominam o grupie. Dołączajcie do mojej grupy. Grupa nazywa się Lagi Agi i jak najbardziej możecie do niej dołączyć. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!